Chciałem się z wami podzielić pewną refleksją, którą miałem jakiś czas temu odnośnie reakcji ludzi na piąty upadek Lecrafta, na to co ja nagrałem i ogólnie na ten cały upadek, tak? Otóż wyobraźmy sobie takiego skrajnie obiektywnego gracza, który gra sobie na Lecrafcie, mnie nawet nie zna, ale tam żadnych ziomków nie ma, więc nie stanie po ich stronie tylko dlatego, że są jego ziomkami, tak? No i załóżmy, że ten gracz nie wie praktycznie nic. Weźmy teraz to, co mu mówi administracja. Wywaliliśmy z administracji 15 patusów. Dobra, ale jakby to skoro byli patusami, to czemu nie wywalili ich wcześniej, na początku? Po to są awanse, żeby wywalać ludzi, kiedy już, jeżeli jest jakiś patus, to on powinien wylecieć na poziomie chatmoda. Przypomnijmy w dodatku, że wyleciały głównie wyższe rangi, admin, opiekun, nawet jeden head admin, ale przecież ten gracz tego nie wie, tak? Więc tego na razie nie bierzmy pod uwagę. Takie wywalenie wszystkich naraz budzi dosyć mocne podejrzenia. Dodajmy fakt, że gracze stojący po stronie wywalonej administracji strasznie się burzą. No coś tu jest nie tak. Dodajmy zachowanie administracji. Rozgłaśniają tą sprawę i to dosyć mocno. Zamiast po prostu, no wywaliliśmy sobie i tak dalej, to jest wszędzie. Kurde, ogłoszenia na Discordzie, alerty na serwerze, no to jest po prostu rozgłaśniane. To wygląda jakby zrobili coś nieodpowiedniego, co wzburzyło po pierwsze administrację, po drugie graczy, ale wmawiali ci swoją wersję. Jednak to są tylko podejrzenia, tak? Ja jakbym miał takie podejrzenia, to bym zaczął szukać informacji, więc załóżmy teraz, że ten gracz się tych informacji dowiaduje. Załóżmy, że dowiedział się o cenzurze, załóżmy, że zobaczył, jak ktoś tam się pytał o upadek, co to, o co tam chodzi, że gracze się burzą i tak dalej, na przykład Cutie. Ona tam na początku pisała, a Hydra jesteś super, nie zmieniaj się i tak dalej, potem zaczęła się pytać o upadek, dostała bana. I po takiej sytuacji ja bym miał naprawdę takie, what? Tu jest naprawdę coś nie tak. Dodajmy też, że wywalana administracja była bardzo burzona, tworzyła te takie niecenzuralne memy i tak dalej. Jakby wyobraźcie sobie, że jesteście kelnerem w jakiejś restauracji i plujecie ludziom do obiadu. Właściciel restauracji was przyłapuje i wywala. I co wtedy sobie myślicie? O, ale zły właściciel, jak on tak mógł? Plułem do jedzenia jego klientów, a on mnie wywalił. Nie no, jak on tak mógł po prostu? Nie, nie jesteście źli na niego, bo wiecie, że zrobiliście źle i nie macie do niego żalu. Jesteście źli na samych siebie. A właśnie, wywalona administracja nie była zła na siebie, tylko na Haczyna. Więc pokazuje to, że uważają siebie za niewinnych. Co jeszcze nie oznacza, że są niewinni oczywiście, tak? Dajmy jeszcze, jak bardzo Hutchins wyzywał wywalaną administrację. No to nie pokazuje go ze zbyt dobrej strony. Taki ktoś mógłby coś ukrywać. Dodajmy jeszcze, że wszyscy zostali wywaleni po tym, jak Razer postawił się Hutchinowi. Czyli dodatkowo, Hutchin jest jakiś taki nie do końca. Ktoś mu się sprzeczył i tego samego dnia wywalili 15 patusów z administracji. Jak dla mnie, to się nie do końca klei. No i teraz dodajmy jeszcze informację, że większość wywalonych to były wysokie rangi. Czyli mamy tak, Razer postawił się Hutchinowi, potem 15 osób z wyższej administracji wyleciało, bo byli patusami. Najlepsze jest to, no właśnie, jeżeli byliby patusami, to by przecież wylecieli na poziomie chatmoda. Jeszcze słyszałem argument, że po prostu przesadzili. No jakby tego samego dnia 15 osób przesadziło aż tak bardzo, że ich wywalili. No nie wiem, trudno w to uwierzyć. Przed wywaleniem administracja była spoko. Po wywaleniu nagle są patusami, działają na szkodę serwera, chcą go zniszczyć, bo im się nudzi i są debilami. No jakby coś mi tu nie pasuje. I administracja, która jest obecnie, nie pozwala, nie dopuszcza po prostu drugiej strony do wypowiedzi. Tu po prostu widać jasno, że tak naprawdę powód wywalenia jest inny, tylko że administracja nie chce się przyznać i żeby gracze nie słuchali wywalonych, to po prostu ich oczerniają. Najprościej.
jeżeli ktoś jest debilem, no to się go nie słucha, prawda? No i tu już mamy tak naprawdę wszystko. Tu już mamy wiedzę o tym wszystkim, co tu się stało. Nie potrzeba jakichś nie wiadomo jakich dowodów, SS-ów, jakichś zeznań administracji. Wystarczą podstawowe informacje, co tu się stało. Jednak pomimo, iż to jest tak proste do zrozumienia i ja podaję do tego dużo dosyć dowodów, to niektórzy się ze mną dalej sprzeczają, dalej nie rozumieją. Dlaczego? To jest bardzo proste. Otóż no na serwerze moja reputacja jest taka, no nie do końca, jestem oczerniany, uważają mnie za jakiegoś anty-Lecrafta, za osobę, która chce zniszczyć ten serwer, działając na jego szkodę. Tak naprawdę jestem anty-osobom, które ten serwer psują. Ale że osoby, które go psują, są na wysokich stanowiskach, no to cóż. Więc co pomyśli sobie taki gracz? Właściciel serwera, czy tam head admin, powiedział mi, że wywalili toksików. No spoko, to jest normalne, czasami się zdarzają, ale jakiś patus, ten, który chce zniszczyć serwer, nagrał odcinek propagandowy, żeby oczernić head admina. Wbiję na ten odcinek, zostawię łapkę w dół, nawet napiszę komentarz. O kurde, usunął! Pruje się o cenzurę, a sam usuwa komentarze. Napiszę mu, że jego hipokryzja jest śmieszna. Nie, naprawdę niektórzy piszą takie komentarze, a potem się prują, że im je usuwam. Nie wiem, ja to przecież wyjaśniłem wszystko w jednym odcinku, że będę usuwał takie rzeczy. Kuźwa, nagrałem specjalnie odcinek na to, żeby potem nie musieć tłumaczyć, dlaczego usuwam takie gówniane komentarze. A jednak oni dalej się prują. No i postawa tego gracza jest jak najbardziej zrozumiała, bo jednak, no, wpajają mu coś i on w to wierzy. No nie ma powodów, żeby nie wierzyć. W ten sposób jest skrajnie jednostronny i po prostu, no, on nawet nie pomyśli o tym, co ja tu mówię. On nawet nie weźmie pod uwagę tego, czy ja mogę mieć rację. Nie weźmie pod uwagę moich dowodów, nic. Pomimo, iż ja mam dowody, a oni tak naprawdę nie mają nic, to on uwierzy im. No, mają rzeczy typu, a administracja została wywalona, bo tworzyła niecenzuralne memy. Tak, tylko że te memy były tworzone dopiero po wywaleniu, po tym jak Hutchin ich ostro zwyzywał. I nie dziwię im się, że tworzyli takie rzeczy tak naprawdę, no bo jesteśmy ludźmi przecież, działamy pod wpływem emocji, prawda? Więc ogólnie taka rada życiowa, często będą wam próbowali wpajać jakieś opinie. Czasami po prostu odetnijcie się od tego. Zapomnijcie o tym, kto wam coś mówił, po której stronie stoicie. Weźcie pod uwagę obie strony, wszystkie opinie i przemyślcie to obiektywnie. W ten sposób na przykład na Lecrafcie, nie mając żadnych informacji, jesteście już się w stanie skapnąć, że coś tu jest ostro nie tak. Często było coś takiego, że ktoś był stuprocentowo po stronie Lecrafta, zazwyczaj z administracji albo z graczy, którzy się ubiegają o stanowisko w administracji. Natomiast kiedy coś im się stało, kiedy zostali wywaleni albo nie wiem, no raczej głównie kiedy zostali wywaleni, zmieniają zdanie, zaczynają patrzeć obiektywnie, dopuszczać do siebie to, co ja mówię. No i po prostu rozumieć, że to coś tam dzieje, to jest patologia. Oczywiście ja też nie zawsze mam rację, ale staram się wam dawać rzeczy jak najbardziej potwierdzone. No, mam nadzieję, że ten odcinek zmieni coś w myśleniu niektórych. Do zobaczenia, cześć.